Siemanko, cześć, witam na moim kanale, z tej strony Simon D. Coś wam pokażę, to jebniecie. Nie ma specjalnych relacji z zakupów dzisiejszych, ale jak co jakiś czas odwiedziliśmy parę charity shopów i teraz trzymajcie się kurwa mocno. Zobaczcie, co kupiliśmy za 55 funtów. Taram! Bambany. Zestaw jakiś CB Drums w sklepie 275 funtów. To jest jeszcze cena 55. Nie jest może to jakiś super hiper. Nie jest to nowe, ale jest tylko przybrudzone, przykurzone. Więc co, składamy. Zobaczymy, jak to będzie dudniło, a później będziemy się bawili w czyszczenie tego na jajco. No, także takie coś kupiliśmy za 55 funtów. Irlandia Północna. No i dobra, dla przypału będziemy ją składać. Co my tutaj mamy? Tu jest membrana ta. To jest przód i tu jest butelka. Uszkodzona jest ta membrana. Trzeba ją będzie odwrócić. Dobra, odwrócimy to zaraz. No i dobra, po długiej i nieuczciwej walce, słuchajcie, zestaw wygląda tak, jest niewyczyszczony, jest na razie tylko złożony, sprawdzałem, czego brakuje, czego nie, tu brakuje jakichś tam śrubek, jakieś mocowanie na szybko zrobiłem, no spoko, no za 5 dyszek to jest do zabawy, to jest fajne, tym bardziej, że to będą wszyscy na niej rympać, jak po prostu będzie jakaś impreza, goście, nie goście, także spoko. No i czy to gra w ogóle, no jakoś gra, no. O Jezus, coś ty pan narobił. Zobaczymy, jak to fiórka. No tam coś tam niby działa w miarę. Szału nie ma, bo to wiadomo, nie jest ustawione nic pod się ani nic, ale jakoś tam. Sobie stroić, ustawiać, jakoś tam będzie, nie? Chciałem zobaczyć po prostu. Daję radę, okej. Okay. No dobra, pokażę wam jeszcze, co kupiłem. No i dobra, co jeszcze mi się udało dzisiaj kupić na charity shopach, też zupełny przypadek tak naprawdę. Perkusja kupiona tak naprawdę dla jaj, więc dla jaj będzie użytkowana, bo moja zabawka tutaj, mimo że nie jest jakiejś tej super klasy, ale wiele ciekawiej brzmiąca elektroniczna perkusja jest tutaj, ale taka zwykła do wprawek też się przyda, żeby sobie chociażby troszeczkę połomotać. Dobra, dalej, co kupiliśmy? Xbox 360 Dance Central z książeczką, płyta w miarę dobrym stanie, ok, po 2 funty, każda z tych gier jest po 2 funty, słuchajcie, kupiona. Klasyka Xbox 360 Tomb Raider, spoko. Ładna płytka na Xboxa pierwszego, słuchajcie, to już jest rzadko, żeby dostać. Sims 2, Prince of Persia, co jest fajnym tytułem, bo generalnie on chodzi na eBay około 12-15 funtów. Mercenaries to około 5 funtów w tym wydaniu. Lost to około też 5-6 funtów. I Sonic na Kinecta, rzadko można to zobaczyć, pierwszy raz mi się udało to trafić. Może nie aż tak bardzo rzadko, ale na Kinecta generalnie zanikają gry. Ten Sonic jest w całkiem fajnej płytce, ładnie utrzymanej z książeczką. Także fajna rzecz, żeby sobie na półeczce poleżała, słuchajcie. No i co? No i takie przypałowe zakupy dzisiaj były tak naprawdę. Zupełnie z partyzanta, nic nie liczone. Pojechaliśmy pustym samochodem, przywieźliśmy pełen samochód. No a teraz dla jaj stoją bębny w garażu. Jak mi się znudzą, to je po prostu sprzedam i tyle. No, stratny nie będę na tym, nie? Także wiecie, taka zabawa. Jak się podobało,
subskrybujcie, lajkujcie. I pamiętajcie, warto po charity shopach sobie dreptać, bo nie dość, że komuś pomożemy, to jeszcze możemy sobie jakieś fajne gadżety nabyć. Aha, nie pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy. Dogram na koniec. No i tak jak obiecałem, dogrywam już na drugi dzień rano, co prawda, tą klamrę, którą złapaliśmy w charity shopie. Miała ona kosztować 8 funtów, ale pani tak się ucieszyła, że mieliśmy perkusję, że w zasadzie dostaliśmy ją za darmo. Klamra oryginalna, stareńka dosyć jest. Przypuszczam, że przynajmniej te 25 lat komuś służyła już. Może trochę mniej, ale fajna. Taką podobną znalazłem, właściwie taką samą, która była sprzedana na Etsy za chyba 80 funtów ostatnio. A ta była w zasadzie za może funcika takiego symbolicznego. Także tak, słuchajcie, taki dzień z polowania był. Pokażę jeszcze swój paszczak. Taki dzień był po polowaniach, także słuchajcie, spoko, warto czasami do tych charity shopów chodzić. Perka działa, gra. Trzeba ją ustawić, wyczyścić, dopicować i wtedy będzie można naprawdę na niej coś tam sobie dogrywać. Ale póki co jako zabawka jest spoko, nie? A że ktoś ma takie głupie pomysły na zabawki, to witajcie na moim kanale po raz kolejny. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.